Mm. Okularki w kurwik jazda. na ragazzi pan petrow dzisiaj w szampańskim nastroju tutaj dzisiaj dumne barwy szkoły podstawowej nr 64 w barwach której pan petrow bronił niedawno honoru grona pedagogicznego i rodziców w konfrontacji z uczniami nie mogę powiedzieć, jak ten pojedynek się skończył. No, mogę jedynie powiedzieć, że robiłem, co mogłem. Na swoje usprawiedliwienie mogę dodać, że no, niestety drużyna przeciwna składała się w większości z ośmioklasistów i ósmoklasistek, więc. Ale do brzegu, jak widzicie, na poli z breścią, z breścią, która czeka nas już za chwilę, bo my dzisiaj z Interem ta pod Potrafi sprawiać problemy faworytom. Teraz remis z Napoli. A zaczynali od remisu domowego z Milanem. Zremisowali też na wyjeździe z Empoli, no ale potrafią też dostać za talentą u siebie czy z Fiorentiną i to w znacznych rozmiarach. Ale Diego i jego system gry będzie naszym zmartwieniem za chwilę. My dzisiaj tutaj będziemy się pojedynkowali z taką pionową, tylko taką Osimenem, Raspadorim i Pereirą na skrzydła, tutaj raczej wąsko, Freuler wchodzący pionowo, Barella, również wchodzący pionowo, więc, raczej takie spodziewam się bardziej na wsparciu skrzydła, może schodzące do środka, może przepełniające tutaj boczne strefy. Ale przede wszystkim te głębokie wejścia no i skoro ruch bez piłki, skoro bardziej bezpośredni styl, to pewnie długie podania od Brozowicza rozgrywającego głęboko w takim systemie Inter będzie na pewno bardym orzechem do zgryzienia, co podsumowują nasi analitycy. No i pewnie tak będzie, ale pan Petrow nie byłby sobą, gdyby już czegoś nie pozmieniał. No, ta fatalna dyspozycja naszych skrzydłowych, z których tak naprawdę chyba tylko z Capriariego na lewej stronie możemy być zadowoleni. Zresztą cały ten nasz skład, zobaczcie, się podzielił. Dzisiaj desygnowani do gry ci, którzy grają rewelacyjnie. Ale na ławce zmiennicy, no to zobaczcie 62, 61, 64, 63, 64, 65. No 62, tu po prostu jest plaża, dramat, Oscar, nawet 663. No więc e, mamy tutaj jakby skład dwóch prędkości, można powiedzieć. I zobaczcie, co tutaj pan Petrow wkurzony na skrzydłowych wymyślił. Taki system dość ofensywny, z dużą swobodą, wysokim tempem dość szerokim graniem, no spodziewam się tutaj przeładowania tej środkowej strefy z bardzo wysoko ustawionym, wysuniętym, rozgrywającym. No oczywiście nie skapralim w tej roli, broń Boże, ale zachowany ten system ataku i współpracy kompletnego napastnika z wysuniętym środek pomocy w zasadzie też bez zmian, środkowy pomocnik z długodystansowcem, który być może zapewni tutaj troszkę, troszkę przeładowania i tej wymienności pozycji z kompletnym napastnikiem no i już skrzydła kusiło mnie, żeby dać tutaj kompletnych bocznych obrońców, ale jednak poświęcam w tej taktyce te skrzydła w tej taktyce spowiem się, że i Nandes, i Rudzieli będą mieli bardzo niskie oceny i niewiele do powiedzenia i niewiele z gry żal mi może trochę bardziej Rudzierego w tej taktyce, ale poświęcam ich na rzecz właśnie przeładowania tego środka i przede wszystkim zamknięcia jego dla rywali, dwóch obrońców grających piłką więc szybkie, długie piłki, pchane do przodu, i cofnięty pomocnik, który będzie mi tutaj ten środek zagęszczał i przeładowywał, ale to jest raczej taka taktyka z ofensywnym pomocnikiem i dwójką napastników na tych rywali, którzy będą grali trójką z tyłu, albo dwójką, albo może takie 4-4-2. No, ci, którzy przede wszystkim będą wpuszczać mi tutaj w swój środek tę naszą czwórkę, tak? czyli tego wysuniętego rozgrywającego za plecami i jeszcze pom pomocnika długodystansowego, a reszta tak naprawdę ta trójka dwóch wahadłowych ma zapewniać tylko szerokość i opcje podaniowe, zabezpieczać tak naprawdę rozgrywanie i ten środkowy pomocnik, który ma tu i rządzić w środku polu, trójka z tyłu. No wypycham ich tu oczywiście, a właśnie, wypycham ich tu na skrzydła, a dobrze i tak ma zostać, paradoksalnie wypycham ich tutaj na skrzydła, dlatego żeby zrównoważyć ten przeładowany środek i spowodować, że nasz środkowy pomocnik z pomocnikiem długodystansowym i z tym wysuniętym rozgrywającym będą troszkę biegali z, na boki, tak żeby właśnie tych wypychanych rywali do linii tam ścigać. A ośrodek się nie martwię, bo nawet jeżeli te piłki będą wchodziły, to ten cofnięty pomocnik z dwójką obrońców powinni sobie tutaj poradzić. No ale dzisiaj z Interem tak nie zagramy. Dziś z Interem oczywiście wychodzimy naszym klasycznym i pięknym Jijim Riwą. No tutaj oczywiście znowu chcę desygnować do gry jak najlepszych zawodników, no ale trudność jest taka, że tu na prawym skrzydle nie ma kto grać, bo tak kupiony za potężne pieniądze RIS Nelson, jak na razie 6,47 w tej, w, w tej dyspozycji. Bongonda też się do niczego nie nadaje. 6,20. Jedyna opcja, która w zeszłym roku jeszcze jako tako średnio na prawej stronie grała, czyli Lisandru. Tramoni 6:35, więc o czym my tu możemy porozmawiać? Wszyscy na ławę my jedziemy z interem. Spróbujemy to zagrać jak najszybciej. Bisek z Kosonu, no bo konate brakuje trochę jednak ogrania, Będę go wolno wprowadzał. Jeżeli ten mecz się tutaj ułoży z interem dobrze, to będziemy sobie dawali jakieś minuty konate. Potem gramy z Breszcią, i tak naprawdę ten mecz chciałbym bardzo bardziej uważnie z Wami prześledzić, no bo raczej już Dzidziego Rive znamy, Inter zresztą też znamy, nie bagatelizujemy, wiemy, że to jest silna drużyna. My też no tak z umiarkowanym szczęściem zaczynamy, no bo obiecujący remis z Romą, bardzo fajne zwycięstwo z Arsenalem w Lidze Mistrzów, dające wiele nadziei i szans, bo nie tylko żeśmy wygrali, ale tak naprawdę żeśmy też prowadzili tam grę. No ale potem 04 z Sassuolo, co prawda w dziesiątkę, ale mimo wszystko chluby nie przynosi, a my już tutaj proszę bardzo w 50 sekundzie na własnym boisku hmm, tracimy bramkę. Oshimen dostaje piękną piłkę w uliczkę i nie ma tutaj dwóch zdań w ogóle co do tego, spójrzmy jak, jak, jaka długa kombinacja piłek i no, rozklepano nas tutaj absolutnie. No, będę musiał tutaj zażądać więcej od moich zawodników, którzy przysnęli na początku tego spotkania. Dali się tutaj wciągnąć w taki w taką kombinację, długą zresztą kombinację podań, teraz bardzo ładnie już na przedpolu gasimy tę stratę, odbieramy piłkę, ale czy tutaj coś się wydarzy, no Simona na wyraźnym spalonym, wyraźnie tu wysunięty poza te linie, nie wiem, czy damy radę przez tę trójkę tutaj bardzo głęboko ustawioną się przebić, szczególnie, że oni robią ten krok do przodu, no teraz będziemy zachęcać naszych zawodników, kto tam znowu nas fauluje i dlaczego, jakaś tam kartka po. Leciała nie, chyba nie. No, muszę ich zachęcać, widać już dużą aktywność, już zaczynamy powoli przeważać, jeżeli chodzi o konstruowanie tych akcji. Onandes już się wpisuje tutaj na listę i do protokołu, ale nie o to chodzi. No, chodzi tutaj o to, żeby przede wszystkim Interowi pokazać, czemu my tutaj zostaliśmy mistrzem Włoch. No, martwi mnie niestety i słaba forma Konate balde No i przede wszystkim te, tego nowego nabytku Rasa Nelsona, bo jakkolwiek jestem pewnie lekko do niego uprzedzony, Gabriele, Gabriele Nello dostał dzisiaj szansę, słuchajcie, ten młodziak, który ogrywał się w zeszłym roku na wypożyczeniu i na którego patrzyłem tylko kątem oka, bo jak wiecie, tam De rządził, on rządził co prawda w serię C, no ale strzelał tam jak na zawołanie, bramkę za bramką, a ten Nello Gabriele grał... Mm, Grał ligę wyżej, jak pamiętam, i radził sobie całkiem nieźle, ale, ale no nie strzelał już tak często. A tymczasem, dołączony do drużyny podczas zgrupowania, świetnie się zaprezentował w okresie przygotowawczym i na treningach, i w meczach. No i zobaczcie, te kilka szans, które dostał w pierwszym składzie, wykorzystał. Dettoriego już z nami w pierwszym składzie nie ma. Jemu szukamy klubu, bo on tymczasowo gdzieś tam jest chyba w W20 nadal I chyba, i chyba ten czas spędził. Będzie jednak w 20. Natomiast Gabriele Nello dorwał się do składu. I, I dajemy mu szansę, no bo w obliczu też słabszej formy Shakura Omara, no tutaj niewiele wskazuje na to, żebyśmy mogli jakąś taką mocną dwójką napastników pochwalić się, przynajmniej na jesieni. No, czekam, czekam na pobudkę, a teraz Rafael w jakim rajdzie? No, i gdyby to po ziemi bardziej niż starał się lobować, to mu chyba było za mało miejsca na ten lob. No, ale zobaczcie, 1,85. No to pochwalimy tutaj chłopaków w przerwie, bo naprawdę mi się to podoba, jak żeśmy po tej bramce zareagowali. Inter w ogóle oprócz tej pierwszej akcji w zasadzie nic nie pokazał. Świetnie, oby tak dalej chłopaki. Jazda na nich, nawet te oceny są niezłe. Rudzieli 6-6, no to zaraz tu wejdzie Olaza, jemu damy szansę. Raz Van Marin też tu jej nie dociąga, chociaż teraz 6-7. Zobaczymy natomiast ten mecz szybko sobie przelecimy, bo tu jakby i rywal, i taktyka, i wszystko jest znane, a na wynik też z silnym Interem nie jest tutaj sprawą życia i śmierci, szczególnie na początku sezonu, zobaczcie jak Simeona słabiutko, no to sprawdźmy w takim razie pod, pod koniec meczu tego Balde, czy on się obudzi, skoro nawet Simeone potrafi źle zacząć, Rudzieli też 6-5, więc mamy tutaj olazę, który zresztą dopraszał się jakieś minuty ostatnio. No i jeszcze środek. No to dajmy jeszcze temu Marinowi troszkę pograć. Dobrze, zagrajcie tutaj dobrze. Zmotywowani obaj, więc zobaczymy, czy to się przełoży na jakiś wynik. Ktoś tam naufałował Rafaela. No, więc jak widzicie, z tymi umiejętnościami zawodników, z tym ich ceną, reputacją, z tym wchodzeniem drzwiami, różnie to bywa. Nie zmienialiśmy przecież naszych taktyk od początku sezonu. Oj, 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 żeby to się nie skończyło, niestety. Czerwoną kartką, a ja już chciałem zmienić Rudzieriego, no i nie zdążyłem tej zmiany dokonać. A teraz będę musiał Simeone tutaj, słabiutkiego Simeone ściągać z boiska. Samotny Gabriele będzie kończył ten mecz, no i nie wiem, czy w takim przypadku nie przejść na ten wąski wariant. No, najpierw może wyjdźmy na tą zmianę i zobaczmy, co tu się będzie działo. No, nie zdążyłem z tą zmianą Rudzierego. No i teraz. Och, z bramki wy, wybija to lasa. Więc miałem nosa, żeby tego zawodnika tam wbicie. Jest jakiś jeszcze goal line, ale chyba, chyba nie będzie tej bramki. Nie ma. Zaapeluję o koncentrację. Choć no, my ostatnio w dziesiątkę z Sasuolo e, daliśmy tutaj popis e, naprawdę niefrasobliwości potwornych błędów. Tam w zasadzie w ciągu dwóch minut straciliśmy chyba dwie bramki, a podczas kolejnych e, dziesięciu następną. Więc e, no nie łudzę się o jej Rafaelu, miałeś piłkę tutaj meczową. To wie, a przede wszystkim taką, którą mogłaby sprawić jeszcze jakieś problemy Interowi. No cóż, Raz van Marin się troszkę obudził, ale z kolei Nandes na prawej stronie nam tu nie dociąga i też ma żółtą kartkę. No i teraz pytanie, czy zdążymy tę zmiany zrobić, nie? No dobra, ale my tutaj mamy tylko Luakime, no i tak to się musi zakończyć. Zobaczymy, czy on to pociągnie. A zaraz sobie w meczu z Brescią obejrzymy tą naszą nową taktykę. To też będzie szybki mecz. Zobaczymy, jak nam to pójdzie. O Inter jednak widzę w końcówce połasił się na te trzy punkty i znowu do piłka do Simena, ale wybijamy. No, ale to jest kluczowa akcja, więc o, Barella Aj, kranio. Cóż to była za interwencja? To była interwencja za jeden punkt. No, widzę, że tutaj FM nas będzie mocno cisnął. Sasuolo, ten nasz pogromca z zeszłej rundy, przegrywa tymczasem w Fiorentinie, a my szeroko. Teraz kosonu do Biseka. Bardzo wysoko podchodzi Inter, no ale ja sam bym podchodził wysoko na jego miejscu, czy tam nie. Myślałem, że może Nello Gabriele jeszcze nam zrobi jakąś tutaj niespodziankę, przejmie taką piłkę. No, bardzo optymistycznie oczywiście do niego zagraną, ale nie udało się. A tymczasem, no, to był chyba spalony, panie sędzio, jednak mi się wydaje. Ta piłka do tego Szymena jednak grana, no ale sędzia w ogóle się nie kwapi do tej powtórki. No to spójrzmy jeszcze z tego, z tego widoku, tego nie widać. No to ja bym tutaj przy linii bocznej to zobaczył. A już teraz za późno, tak? Już nam tego nie. Nie pokażą, no to źle. A, przepraszam, bo to tutaj jest linia boczna. O, tutaj sobie to zobaczmy. Zobaczmy, jak to wygląda, bo mi się wydaje, że tu jednak jakaś piłka mogła być. Aha, to jest jeszcze poprzednia akcja. To zobaczmy. Tutaj będzie krótkie podanie do Barelli i on to będzie dogrywał. No, mi się wydaje, że tu jednak jest spalony. Więc będę się awanturował. Będę się awanturował na konferencji prasowej. No, ale w dziesiątkę, chociaż mieliśmy, zobaczcie, bardzo wyraźną przewagę i. I naprawdę były tutaj podstawy do tego, żeby, żeby ten mecz spokojnie zakończyć remisem, co najmniej. Rudzieli dostanie mocną burę. No, z danych analitycznych zresztą zobaczcie, tu jasno wynika, nie? Że, że Inter niestety mordował się na swojej połowie z jakimiś takimi nagłymi wypadami do przodu. E, nie traćcie wiary w to, co robimy, sukcesy w końcu przyjdą. No takie słowa pocieszenia dla. Mistrza Włoch na pewno znaczą niewiele. Sassuolo, zobaczcie, po wygranej 4-0 z nami, teraz 4-1 przegrywa z Fiorentiną. To będzie przedziwny sezon, no ale trzeba tu powoli zbierać poślady, bo nie wydaje mi się, aby tego typu dyspozycja. No Bernardi, zobaczmy, jak on tam w Palermo 79 minut, ale słabiutko póki co. Ruggieri od razu jest tutaj zawieszony na jeden mecz. Młode Kaliari w tarapatach, no tak, bo przy okazji my jesteśmy najmłodszą drużyną w tym Serie A. Bonazzi obserwuje Nelo Gabriele, niech sobie obserwuje. Rudzieri dostanie tutaj burę jeszcze ode mnie. No to jest naprawdę, to jest naprawdę skandal. Na odbiorze piłki musisz się koncentrować mój drogi osimen No, pewnie że Oshimen budzi zazdrość, ale przypomnę, że w zeszłym roku to Simone był w, lepszym, w lepszej formie. Breścia, zobaczcie. Breścia. No, Brescia nie gra. Niestety, taką taktyką, którą byśmy mogli do tej naszej, do tego naszego wąskiego fragmentu, do tego naszego wąskiego wariantu zastosować, gramy to u siebie. No to chyba będziemy musieli odłożyć ten nasz plan albo, wiesz co, zrobimy inaczej. Zobaczymy, jak przede wszystkim ci nasi słabsi grajkowie, którzy do tej pory zawodzą, zagrają w tym nowym systemie. To jest też taki system, który daje nam sporą elastyczność, jeżeli chodzi o oczywiście on rezygnuje, rezygnuje ze skrzydłowych. No ale mamy tutaj już słuchajcie tak, to tutaj też zagra Shakuromar, zagra tu też balde od samego początku. Oscar może zagrać, bo był zawieszony w poprzednim meczu, ale jego tutaj wycofamy bardziej do tyłu. Wycofać do tyłu, nie jakby można było do przodu. Przepraszam, esposito. Oscar sobie tutaj zagra spokojnie. Tu już na pewno Olaza i na pewno nie Nandes, tylko ten Luakima. Konate z Makionim, nie mam tu pytań. Kranio może sobie zagrać raczej Grbicza. Tutaj damy, niech on ogrywa. Kto tu jeszcze tak słabo? A, Bongonda, no ale on jest skrzydłowym, niech siedzi na ławce. Zenzola, Rudzier już jest zawieszony. Caprari, mm, no Caprari mm, jeszcze całkiem nieźle zagrał w tym meczu. Karasu tu jest jeszcze zmęczony, no to jemu tutaj może jeszcze dajmy szansę, mm, bo my być może przejdziemy tutaj na ten taki wariant z, mm, ze skrzydłami. O, i Fernandez, któremu brakuje Ogrania i minut, on wraca po kontuzji. Hmm, tylko czy Esposito mi tu da radę? Kondycyjnie hmm, powinien dać. Dobra, to. Zagrajmy tą Dopietą to jest system przerabiany z, z taktyki Matiasa Jasle z Salzburga, bo on właśnie taki, taki układ do miałem to nazwać do czyli po, przypomnę, podwójna, włoska korona. Więc system gry jest jakby wzięty żywcem i formacja z jasle. Natomiast tutaj już poszczególne role i polecenia, przede wszystkim styl gry, zrobiony pod nas. Wiem, czego byście chcieli. Chcielibyście znowu tutaj wszystkich najmocniejszych na boisku? Tak, nie będzie. Gramy tutaj z breścią szybciutko, kochani, żeby pokazać, jak ta nowa taktyka będzie chodzić. Zaraz wam pokażę. Jakie tutaj będą kluczowe elementy, tylko szybko tutaj skrytykuję i pochwalę Nello Gabriele. Zobaczcie, jest w takim gazie, że nawet na treningu zasuwa pięknie. no Więc ja się tu będę kierował oczywiście formą i, i morale. I, i na Olimpiakos na pewno również Nello Gabriele wyjdzie. Nello Gabriele, a to jest tak naprawdę dla nas kluczowy i ważny mecz. Dobra, jedźmy z tą breszczą od razu. Breszcia potrafi sprawiać kłopoty, ale widzicie, zaliczę takie UPS and downs, ups and downs otu Bernardi mi mignął w meczu Palermo, więc jeszcze szybko sobie zobaczymy i podglądniemy jak ten nasz młodziak się spisuje w serie B no już lepiej. 7-2 ale Palermo nadal remisuje no i utknęło gdzieś tu na dole, a pewnie ma apatyty, żeby awansować, no ale podobnie my słuchajcie, po pięciu kolejkach tylko pięć punktów, to naprawdę jest słaby start nawet biorąc pod uwagę, że mieliśmy tutaj takich rywali jak Roma Inter, czy przecież to Sassuolo, które zakończyło w zeszłym roku na trzecim miejscu Sampdoria i Torino słabiutkie, więc Strata tu punktów z Torino też troszkę bolesna. No i teraz niestety porażka z Interem. No ale te zawsze drużyny pokroju Kaliari muszą mieć wkalkulowane. Pomimo obrony tytułu mistrzowskiego, my tutaj nadal nie będziemy faworytem. Więc raczej staramy się zrobić drugą niespodziankę, czyli znowu zameldować gdzieś tam w środku. W, znaczy nie w środku tabeli, tylko w czubie. No dobra. Może zamkniemy usta tutaj kilku, kilku krytykom i zobaczmy, zobaczmy, jak ten system będzie wyglądał. Tutaj sobie to zagramy na trochę ważnych wydarzeniach, żebyście zobaczyli, na czym ten system gry polega. Oczywiście tu jeszcze zgrania nie ma, tutaj jeszcze znajomości tej taktyki nie ma zbyt wiele. Do tego jeszcze gramy tym rezerwowym składem, ale chodzi generalnie o przeładowanie tego środka. Tu akurat powiedziałem, że ten system gry Breści nie jest zbyt dobry, ponieważ on ma tam defensywnego pomocnika. A to jest raczej system, który w tej, w tej piątce będzie się decydował, i ich sobie podświetlamy, żebyście zobaczyli, jak to tutaj funkcjonuje. To jest boczny wysunięty obrońca na wsparciu. Przypominam, i on, mając widzicie puste skrzydło, to jest jedyny gracz, który zapewnia szerokość. On odpowiednio i na tym, i na tym skrzydle będzie właśnie startował. Bardzo wysoko do roli skrzydłowego, aspirując wówczas, kiedy ta akcja się już tutaj przeniesie. A tu był Roberto, wysunięty, rozgrywający z funkcją ataku, który, jak widzicie, będzie wypełniał te wolne strefy, i Luakima który jest naszym drugim, tym razem prawym, bocznym, wysuniętym obrońcą. Więc jak widzicie, oni będą, pomimo tego, że są na wsparciu i bardzo głęboko ustawieni, oni będą nam tutaj często asystować. Widzicie nasze pozycje to jest m.in. efekt właśnie wąskiego, bardzo bezpośredniego i szybkiego sposobu gry którego zamiarem jest jak najszybciej przetransportować tę piłkę do przodu i wykorzystać tutaj przeciążenie i przewagę liczebną w środku pola a ta taktyka bierze się no ni stąd, ni zowąt, tylko po pierwsze ze słabości naszych skrzydłowych, widzicie jak to ładnie działa, Balde od razu sobie podniesie oceny, po pierwsze ze słabości skrzydłowych, ale po drugie też z tego, że ja zauważyłem w zeszłym sezonie, że zobaczcie, cała akcja środkiem i Balde w roli wysuniętego napastnika, czy wysuniętego, bo już nie pamiętam. Nie, to jest ten kompletny napastnik, bo on z szakurem Omarem, więc chyba szakuromar Omar tam zaliczył asystę. Więc cały ten system to ma powodować. A jak mówię, wziął się z tego, że po pierwsze, nasi skrzydłowi boczni obrońcy zawodzą w tym sezonie, a po drugie. Zauważyłem, że wypychając w zasadzie większość rywali na skrzydła w zeszłym sezonie te skrzydła były bardzo, bardzo pasywne i nie udawało się tymi skrzydłami ani nam przedostawać. Kłopoty przecież miał nandes w zeszłym sezonie. Olaza też grał w zasadzie większość sezonu dość przeciętnie ten Rudzieri nas ratował w pierwszej połowie, dopiero Olaza z czasem się troszkę rozbujał. No, małe tutaj XG to mnie jeszcze mniej martwi, bardziej mnie martwi, oj, 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 co tam się stało, tam jakiś potworny bilard i tracimy niestety bramkę. I to bramkę do szatni, więc będzie trzeba się tu jakoś moralnie podnieść. Zobaczcie, tu najpierw, a, nogą wbił i tam jeszcze Aguert dostawił własną. No ale nie ma tutaj z czego breści strzelać tych bramek, to my tutaj kreujemy. No, tym niemniej, to, 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 to. Walczcie tak dalej, w końcu nam się to opłaci. Mamy tutaj przewagę, podobnie jak z Interem. A, zobaczmy sobie, kto tu nie dojeżdża. Roberto Fernandez no, Leon po kontuzji zaraz też zejdzie. Niestety, Oscar nadal słaby i Konate również. No, to są zawodnicy. No, Oscar nie, bo Oscar to wraca po zawieszeniu, ale Fernandez z Konate po kontuzjach. Mam nadzieję, że zaraz się otrząsną, złapią jakiś rytm meczowy, troszkę formy. No, więc jak mówię, z Breścią nie będzie łatwo, bo oni mają tu defensywnego pomocnika. Ja myślałem o tym wąskim wariancie raczej z tymi drużynami, które takiego pomocnika mieć nie będą, wtedy łatwiej się będzie tym środkiem tutaj forsować. A tak, no to mamy tu przewagę liczebną, ale nie tak dużą i nie tak oczywistą. Jakby się wydawało, zachęcam tutaj moich zawodników po przerwie. Patrzę od razu też na żółte kartki. No, bo nie chcę tutaj trzeciego meczu pod rząd kończyć w dziesiątkę. A tu proszę, już Oskar i ten Fernandez. Więc dokonujemy tutaj już przed 60 minutą dwóch szybkich zmian. Przede wszystkim tak, za Oskara, w takim razie słabo grającego, wykartkowanego, wejdzie Marin. A a za Fernandeza wejdzie tutaj Karasu, nasza nowa, piękna gwiazda. Zatwierdzamy tę zmianę i mam nadzieję, że uda nam się tutaj przepchnąć to zwycięstwo, bo no. Nie oczekiwałem tu wielkiego stylu. Tutaj zanim my tę taktykę poznamy, no to jeszcze upłynie troszkę. Ach, cóż, to był zastrzał, przepraszam, aż spojrzę, kto to tak, Dejola no to bardzo dobrze nastawiony jest, powiedziałbym, do tego spotkania. No widzicie, tutaj znajomość tej taktyki, praktycznie żadna zadowalająca pozycja, rola, funkcja, dopiero krycie, aktywacja pressingu, jeszcze mentalność w ogóle, także sporo jest tutaj do zrobienia, ale widzicie, bardzo wysoko skoncentrowani jesteśmy na przedpolu, no tylko ten defensywny pomocnik nam tutaj ciut przeszkadza. No, ale zobaczymy, za chwilę powinno być już dużo lepiej, nie będziemy tego absolutnie tutaj nic zmieniać. Odrzucamy te zaproponowane zmiany, jeszcze ich tutaj zachęcę. Ze statystyk zresztą też jasno wynika, że mamy tutaj ogromną przewagę. Nie posiadania, ale zobaczcie co tu się dzieje, jeżeli chodzi o kreację. No, Brescia oprócz tego jednego strzału głową i dopchniętej piłki do naszej bramki nogą nic nie była w stanie wymyśleć, no ale widać, że to jest. Jest też drużyna obdarzona dużym, dużym szczęściem, spokojem i, i chyba jednak mocną defensywą, bo jak widzę, zobaczcie, jak my się tu pchamy tym środkiem, właśnie, ale ci boczni będą mieli też sporo miejsca i czasu i przestrzeni do dośrodkowania. Po raz kolejny Loki ma do poprawki to dośrodkowanie, i nic z tego nie wynika. No to jeszcze szybciutko kto tutaj? Konate. No to tak, Konate może śmiało tutaj zejść i zobaczymy kto jeszcze. Chyba nie za bardzo ma kto. No, Baldezomarem, zobaczcie, dwoją się i troją. Ibrahim jeszcze nie wiem, Raz Van Marin jeszcze nie wiem, ale takie zmiany ofensywne tutaj poczynione, więc jeszcze możemy ewentualnie Konate ściągnąć, który, no myślę, 70 minut ogrania mu wystarczy i wprowadzimy sobie tutaj młodziutkiego. Arbe, niech on też łapie jakieś minuty, niech on też łapie ogranie. No, grając zresztą. O, proszę bardzo, daleki strzał Olazy. Chcę to zobaczyć, bo my tu gadugadu -gadu zmiany. Pan Petrow rysuje coś na ławce rezerwowych, a tutaj podobno Olaza huknął z daleka. No, proszę Państwa, to jest kandydatka. Do jednej z ładniejszych bramek w sezonie. Chcemy kontynuować zmiany po tej bramce i chcemy też zobaczyć, jak będzie grał Olimpiakos za chwilę. Czy breścia nam tutaj coś będzie robić, jakieś figle, płatać? Raczej chyba nie, a Szaku Romar mógł to dzisiaj trzy razy zakończyć. No przy 17 strzałach XG117 to jest dramat. To jest dramat, to znaczy, że naprawdę mamy większość tych pozycji złych, to zresztą widać na tym wykresie, tu raptem raz, dwa, no może trzy trzy strzały można jakoś wyróżnić z tego całego grona, ale zobaczcie. No jeszcze tu wypchnięty baldea, szaku Romar znowu zamyka oczy przed strzałem. Niedobrze, ale y, już zobaczcie wyższe oceny. A tu przypomnę, że desygnowaliśmy dzisiaj na boisko w zasadzie wszystkich, y, 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 którym się do tej pory nie wiodło i alba. Wyjaśnia ten mecz, wynik sprawę i też myślę, że przyzwoicie ta taktyka się będzie z meczu na mecz prezentować. 20 niemal strzałów, 9 w światło, ale xG dramatycznie słabe. Nie na posiadaniu nam tu zależy. Tutaj gramy szybko z dużą swobodą, to jest zupełnie inny wariant niż ten Petrowa juniora, który polega jednak na takim uporządkowanym Kontrataku, skrzydłami, bezpośrednich piłkach słanych daleko. Tutaj dajemy dużo więcej swobody, ale też nakazujemy grać po ziemi krótszymi podaniami. No pięknie. Brescia oczywiście nie jest rywal, na którym dobra robota podobało mi się, na którym byśmy się specjalnie tutaj zatrzymywali. No od razu podciągamy do góry i tak trzymać. Potrzebne nam są jeszcze 2-3 zwycięstwa, a potem jeszcze gramy z Bolonią, która też no nie błyszczy w tym sezonie. Miała tam 2 czy 3 swoje momenty, ale z dwoma punktami tkwi gdzieś tam na dole, więc jak sobie w kalendarz to zobaczcie tutaj Bolonia, za chwilę Benevento, więc jest na kim trenować tę taktykę. No, ale my tutaj szybciutko ja patrzę. No nie, ten odcinek już trwa 30 minut, więc my się dzisiaj tylko pożegnamy chwaląc Olazę. Gramozis zadowolony, no to Olaza, jeżeli wypocznie, to, to zacznie ten mecz z Olimpiakosem. Trzeba wykorzystać ten dym i tę formę. Balde też chyba się tam, no tak, bo Baldę strzelił bramkę, więc on też chyba nabrał wiatru w żagle. No to zobaczymy tego Simeone, zobaczymy tego Balde w meczu z Olympiakosem. Zobaczymy, jak ten Olympiakos gra, bo jeżeli by Olympiakos grał taką taktyką, która by nam sprzyjała, swobodny rozgrywający pomocnik odbierający piłkę, doskonale Doskonale to wygląda, i gra skrzydłami. Zobaczcie, chcę dostarczyć piłkę na skrzydła i zagrań na obieg. Pięknie, idealna taktyka do tego, żeby stuknąć ich właśnie tym układem, więc może w takim razie już tylko na kluczowych wydarzeniach, tak żeby zmieścić się w 40 minutach, damy radę, bo to zobaczcie, tylko dwa dni do tego meczu, zagrajmy mecz, który ma swój ciężar. Gatunkowy, bo zaczęliśmy oczywiście rozgrywki grupowe bardzo fajnie. Wygraliśmy 1-0 z Arsenalem u siebie i teraz no, Arsenal musi z Monako naprawdę się sprężać. Ale sytuacja w tej grupie przed naszym meczem, tu już asystenta w takim razie wyślemy, żeby nie przedłużać odcinka. Sytuacja przed tym meczem w naszej grupie jest taka, że to. Arsenal jest w kłopocie i Olympiakos, więc te dwie drużyny, które dziś grają u siebie, no jeżeli chcą pozostać tu w grze, a nie tracić dystans, to muszą je. Jeszcze mi Oscar wypada przed tym meczem 1-2 dni. Coś ten Oscar nie może wejść w ten sezon dobrze. Więc no Arsenal z Olimpiakosem muszą, muszą. O, Juventus mi się tutaj rozbujał z Milanem. Więc wielka włoska trójka, widzę, w formie. Natomiast Roma z Napoli nadal śpią. I nie wiem, co tutaj się dalej wydarzy. No zobaczymy, zobaczymy. Zaraz spróbujemy do nich dołączyć. Mamy mecze z Bolonią z Benevento, więc myślę, że i my powinniśmy się tutaj zameldować w tej czołówce. No i pokazać, że mistrz choć z kłopotami to nadal jest silny. Dobra, lećmy w takim razie z tym Olimpiakosem, tą naszą nową dopietą. No i dopieczmy im, kogo nam tutaj znaleziono. Jowicza Skrzydłowego. O, widzicie, no to już, to już lepiej. Proszę go obserwować. Detori błyszczy nam w meczu 20 strzela dwie bramki w lidze mistrzów. Słuchajcie, z Olimpiakosem, właśnie. No to bardzo się cieszymy, ale spodziewaliśmy się, o Arsenal, bo Arsenal grał wcześniej, Arsenal 2-0, pyka Monaco. No i my w tej sytuacji przy jakimkolwiek korzystnym wyniku w tym spotkaniu, czyli przynajmniej remisie, no, mielibyśmy naprawdę szansę tutaj wyjść, wyjść, do przodu. No, Esposito musi zagrać tutaj jako defensywny pomocnik. De Jola nie zgłoszony jest do, do składu. On chciał odejść, nie udało się tego dokonać. Biseks Konate. Konate wraca do formy, ale może zróbmy tak: zagra Biseks Kosonu. E, właśnie, a te dostanie minuty, jeżeli się troszkę ogra, i tu Olaza miał grać, jeżeli będzie miał dobrą mm, formę i ma doskonałą formę, duże obciążenie maczowe, ale niech on to zagra. E, Nandes mam nadzieję, że przemyślał kilka rzeczy na ławce, tutaj już jest Balde z Simeona, ale troszkę w odwrotnych rolach w takim razie, ten Balde jako kompletny napastnik ładnie się znajdował, jest tu już Ibrahim, no i partnera potrzebujemy tutaj do do Marina, no i tym partnerem może być tylko tylko Caprari. Nelson nie, bo on nie umie grać w środku, no właśnie, już nam się zrobiły kłopoty, teraz mamy jakiś taki, a jest jeszcze Fernandez, no to może tak, Nelson niech siedzi na ławce, Luakima się przyda, Caprali być może się przyda, a jest jeszcze ten Nello Gabriele, no właśnie jego szkoda. No, to może inaczej. O, może tak. Fernandez niech pójdzie na to rozegranie. Ibrahim trochę, trochę z tyłu, a tu był raz Van Marin. Ja go zamieniłem z Kona T, To Ibrahim będzie pomocnikiem długodystansowym? Nie, chyba nie. On właśnie, a bo on tutaj ma ostrzejsze ślizgi, i to się niestety kłóci z tym. Jego odbieram piłkę bez ślizgów. Trudno, jakoś będzie musiał z tym żyć. Słabe jeszcze jest to partnerstwo, ale nie mamy tu specjalnie wyjścia. Chciałbym jeszcze tego Nele Gabriele naprawdę na ławkę. No i w takim razie Rafael sobie usiądzie. Tutaj mamy Konate z Rudzierim i z Luak. Kimą, jeżeli chodzi o obronę, jest Caprari. No, tylko Caprario mamy w środku. Więc, no, jeżeli rzeczywiście będziemy musieli przechodzić na ten wariant ze skrzydłami no to będzie tam musiał zagrać albo Baldei i Caprari, nie będzie wyjścia, pa, 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 pa. no ale Bongonda i tak jest w słabej formie, Nelsonowi nie ufam, Fernandez ma kłopoty z formą, ale no przede wszystkim chcemy zobaczyć, jak ta taktyka będzie się tu sprawowała i tyle, jazda, 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 Olimpiakos zobaczymy, jak będzie tutaj próbował grać tymi skrzydłami, ale z całą pewnością, no, nawet w Pireusie, przypuszczam, przyjechało tu kilku naszych znajomych zatem z Peristerii, dokładnie rzecz biorąc, aby przybić piątkę z Petrowem którego wszyscy tutaj jeszcze pamiętają i przypuszczam, że dzisiaj przed telewizorami w Grecji komplet, a tymczasem Olympiakos w ataku. Więc jednak udało im się coś tutaj wykreować w tych pierwszych minutach, ale nie to pierwszy stały fragment gry, więc nic się tu póki co nie dzieje. Zobaczmy, jak sobie na tych skrzydłach radzimy właśnie. I jeszcze raz zaznaczmy sobie tę naszą środkową piątkę kogo tu nie powinno być, tu nie powinno być Esposito, bo on jest defensywnym pomocnikiem w roli cofniętego pomocnika, tu masuras dochodzi do tej piłki, no to jest wysoki zawodnik, który dobrze gra głową, ale hmm, tymczasem spodziewam się więcej po nas przede wszystkim, więc chyba tutaj zachęcę moich chłopców troszkę do wysiłku. No bo jeżeli Olympiakos nie ma tu defensywnego pomocnika i lubi jeszcze grać skrzydłami, no to więcej tego miejsca powinno być w środku. O, w Bramce Hradecki. No, to jest chłopak, który sporo umie. No, ale już ta, zobaczcie, kolejna jakaś akcja tutaj się wydarzyła. No, my jesteśmy na kluczowych, więc tu cudów nie będzie. Aj, że to nie weszło, i że kosonu tego tam nie dobił. Tam potrzebna była szybsza reakcja na dobitce. No. Brakuje tutaj jakiejś nogi Simeone znowu. Kranio tutaj coś wygarnął komuś. Zobaczmy co tam się. Nie, no nic się tu nie dzieje. Zobaczcie, my już mamy 5-3, więc znowu powtarza się, powtarza się ten sam schemat. No dzisiaj, ze względu na to długość odcinka, nie poglądamy sobie tego, ale myślę, że zobaczymy niebawem tę taktykę też na trochę lepszej już znajomości z silniejszymi rywalami i wtedy, kiedy będzie właśnie zasadność, żeby jej użyć. Bo tutaj, jak widzicie, nawet z tych bocznych sektorów są fajne akcje, bo ci napastnicy zobaczcie, jak pięknie teraz e, współpracują Simeone z Balde potrafią schodzić do tych szerokich stref, e, bo tam jest sporo miejsca, i w szczególności kompletny napastnik wysunięty napastnik wysunięty rozgrywający. To są wszystko, ta cała trójka to są, to są. To nie są role przywiązane stricte do miejsca, to są role, jeżeli zostawić im wolne miejsce w której strefie, to są zawodnicy, którzy będą w te wolne przestrzenie wchodzić. No i jesteśmy tutaj połamani, jesteśmy tutaj ściśnięci. To było przed chwilą widać, rzuciłem kątem oka. Na ten ekran analityki, ale jesteśmy dość wysoko, jak na taki mecz, jak spodziewam się, no z, chyba z wyrównanym rywalem. Olimpiako sportowo może być od nas niewiele słabszy, a teraz znowu Kranio nas ratuje. Olimpiakos pamiętacie z czasów Atromitiosu no, górował nad ligą grecką wyraźnie i to, że, i to, że nie udawało mu się tamtej dominacji pokazywać no, jest raczej problemem tej drużyny, a nie odzwierciedleniem jej prawdziwych umiejętności. No, poprawiamy coraz wyżej te nasze pozycje rosną. Choć nie podoba mi się tutaj jeszcze ten diament. Ale mówię, no dajmy sobie kilka meczów, bo jeszcze znajomość tej taktyki nie jest zbyt wysoka, ale już podoba mi się tutaj przewaga w kreowaniu tych sytuacji. No teraz będzie stały fragment gry, on nie jest miarodajny, ale... Ale, ale popatrzymy, no już widzicie, górujemy tu wyraźnie jeżeli chodzi o XG, było tam, pojawiło się na tym wykresie już chyba ze trzy strzały takie, z których coś powinno wpaść, nie widzimy tego, bo tu są tylko kluczowe wydarzenia, więc... Silnik będzie nam pokazywał tylko te wydarzenia, które naprawdę mają szansę zakończyć się golem, no i niestety to będzie akcja Olimpia Kosu. No i Mamadu Kulibali wciska nam w 43 minucie, więc powtarza się znowu ten wariant z bramką do, do szatni. I to była bramka Interu, jak pamiętam. I ten mecz nie zakończył się najlepiej, no ale nic, za minutę już czy dwie będziemy mogli z naszymi zawodnikami porozmawiać w szatni. No i to na pewno nie będzie przyjemna dla nich rozmowa, chyba że jeszcze Balde teraz postanowi coś zmienić, ależ odpowiedź wspaniała cudowna odpowiedź choć szczerze powiedziawszy no z tej akcji nie wierzyłem żeby coś w tym tłumie się tu coś znalazło ale tak po pierwsze balde udało się dośrodkować po drugie Marin gdzieś tam od razu wyciągnął nogę i chyba bramkarz zasłonięty trzeba by to było chyba z za bramki oglądać a bo ja już przestawiłem sobie przecież te te powtórki na linię boczną Dobrze, zobaczmy dane analityczne. Widzicie, no zły jest ten kształt. Tu jeszcze trzeba poprawić tę wyższą pozycję Fernandeza, który gra z numerem 36. Jak mówię, nie jest to jeszcze miarodajne, bo taktykę oni słabo znają. Fernandez zresztą wraca po kontuzji, ale widzicie, ładną piątkę z tyłu, to jest ten cofnięty pomocnik z szóstką. Bardzo ładne zabezpieczenie i, i tak naprawdę kontakt z obroną tej dwójki. Wysunięte Napastnik bardzo ładnie wysunięty, więc no nie ma tutaj. Ta, 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 tak, trzymajcie, tak, tak, trzymajcie. Idźcie do przodu. Na razie, w szczególności przy nowej taktyce, będę chwalił nawet takie małe jaskółeczki postępu. Zobaczcie, 11, 6. No, bardzo słabe to XG, prawda? Jak na, jak na 11 strzałów 1:0, no to naprawdę znaczy, że, że to nasze XG. Tylko czasem przekracza 0,15, a przypominam, że no struktura tego współczynnika jest taka w Efemie, że no trzeba dążyć do tych sytuacji koło 0,2, to już są takie sytuacje, które naprawdę pachną golem, które mo mogą się zamienić na bramkę, a teraz co tu się stało? Masura dostał piłkę z ją do Petkowicza, i, i ten wcisnął ją od razu, po po gwizdku do siatki, no te, te, tego się nie spodziewałem. Jakby tak minąć przerwę, to by się okazało, że my tu mamy trzy bramki. No nie było spalonego, że my tu dostaliśmy trzy bramki w trzy minuty, tak? 44, 405 i 46. No, mam nadzieję, że się tu jeszcze obudzimy, no bo dwie bramki Olimpiakosu to jednak kłopot. No i może się to tak okazać, że po tej drugiej rundzie wszystkie trzy drużyny będą miały po trzy punkty. To będzie dla nas oznaczało kłopot, bo mm, nas teraz czeka że z Monako, który jest niewdzięcznym rywalem, i już na pewno silniejszym niż Olympiakos, więc ja tutaj jeszcze mam no, 45 minut, jak się spodziewam, na to, żeby jednak powalczyć tu o punkty, przede wszystkim zabrać punkty Olimpiakosowi. Nawet remis daje nam tutaj naprawdę oddech, choć no, niewiele zmienia w kontekście naszego dwu meczu z Monaco. Balde za mocna ta piłka i on też za mocno zszedł do skrzydła, więc nie było tam szans, żeby się zmieścić, no ale mamy jeszcze rzut rożny, nie przechodzi ta piłka Olaza ze Esposito próbują tu coś zamieszać Kosonu, no ty się raczej zajmij strzelaniem głową i dobrą obroną no i zobaczcie, ten silnik nam tutaj zaczął bardzo dużo pokazywać w tej drugiej połowie więc w 40 minutach, kochani to my się już na pewno nie zmieściliśmy, ale może jeszcze się zmieścimy w 50. Tymczasem, Simone, No i czemu, i czemu, i czemu Giovanni? No, on też, jakby tak wybuchowo zaczął ten, ten sezon. Potrafił strzelić, potrafił się znaleźć. Wydawało mi się, że, że, że zaliczy kolejny, drugi dobry sezon. A tymczasem gdzieś tam zgubiona forma. Choć z drugiej strony, no Simone zawsze był, był taki. Miał tę charakterystykę i w zeszłym sezonie, prawda? Że dochodził do sytuacji, dostawał piłkę. Ja się boję, że ci Grecy z tych swoich nielicznych kontr wysoko granych piłek, dogrywanych gdzieś tam z boku do środka z tym cholernym Masurasem. No, niestety nam znowu coś tutaj władują, wykorzystując jakiś tłum. No i co, nie było tam? Nie było tam rzutu wolnego. Ale znowu jesteśmy przy rzucie rożnym i Bisek. tuż 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 nad bramką. No cóż zobaczcie 20 minut mija. Nawet nie 15 tej drugiej połowy i mamy tu już więcej powtórek niż z całej pierwszej, nareszcie. Nareszcie Roberto Fernandez, piękna asysta Balde wyjście z głębi, widzicie wysunięty rozgrywający z funkcją ataku nie jest zawsze rozgrywającym. On również szuka tego wejścia. Zobaczcie, to jest wysunięty rozgrywający. On nie tworzy opcji podaniowej w środku pola. On wykonuje ten pionowy ruch do środka. Poczekał tu oczywiście na tę piłkę, ale potrafi do niej wystartować gdzieś tam z drugiego szeregu. No on oczywiście za każdym razem będzie szukał podania, ale jeżeli jest okazja do tego wybiegu z zapleców, no to Czyni, no i dobrze, że to udaje nam się. oj, oj. teraz znowu Olympiakos odpowiada nam błyskawicznie. I znowu ten Masuras. Zobaczcie, natychmiast po strzeleniu bramki Olympiakos przystępuje do odrabiania strat, i znowu nam nas tutaj silnik straszy. Ale my mamy piłkę. Utrzymujemy się przy niej. Jesteśmy w środku balde do Marina i zobaczcie znowu Roberto. Gdyby tam precyzyjniej, może trochę ją podniósł, może bardziej w okienko. No nic, pochwalę. Potrzebna nam tu też morale. Ale potrzeba nam też zmian, bo nie wszyscy dzisiaj grają tak dobrze jakbym chciał. Kranio, no, mają mniej roboty niż wszyscy. A jednak coś tam wpuścił. Ale jest Esposito. Nandes i Karasu, kogo my tu możemy wpuścić do środka pola? Jak wiecie, nie mamy tu zbyt wiele opcji. Z kolei Simone. Z Balde grają bardzo, bardzo dobrze. Fernandez również, choć ten Fernandez już nam powoli tu siada. Olaza też ma już złą kondycję. To może my, bazując na tej kondycji, właśnie wymieńmy tych najbardziej zmęczonych i ten Fernandez. No to jeszcze mamy taką opcję, żeby w takim razie dać tutaj Balde. Bo on, jak pamiętam, też ma tu umiejętności do gry, więc on sobie tutaj śmiało poradzi, a jest w formie. A tutaj damy, no i teraz kogo, Shakura Omara czy, czy tego Młodziaka, 2-2. No nie no, bazujemy tutaj na formie, nie, a mamy remis, jest szansa coś strzelić, no to niech debiutuje Gabriele w Lidze Mistrzów, nie ma co się tutaj, specjalnie tego lękać, zobaczcie ładny rozwój idzie do góry, no to jeszcze ich tu zachęcę, te dwie zmiany już powinny dać nam jakiś impuls w końcówce, ale nie dają, więc poszukamy zmiany trzeciej, kto nam tu może jeszcze coś zmienić, czy Nandes, no tak 6.6, no to wprowadzamy tego naszego Luakime, Nandes dalej nie dociąga, niezależnie od tego, w jakiej roli go wystawiamy: czy więcej zadań ataku, czy więcej zadań obrony, jeszcze tu zażądam więcej, jeżeli zdążę no i remis no lepszy remis oczywiście niż nudna porażka 23 strzały i zobaczcie 2-3 praktycznie toczka w toczkę 0-1 nam się tutaj emuluje to xg o i nie chciałbym tu w ostatnich sekundach tego spotkania znowu zobaczyć Masurasa w naszym polu karnym 2-2 po dobrym meczu i znowu naszej przewadze i zachęcających sygnałach żeby te Taktykę kontynuować, wygrywamy. No i przepraszam, remisujemy, oczywiście, i zachowujemy tutaj pierwsze miejsce w tabeli. Teraz dwa mecze będą z Monako. Więc spodziewam się. Że tam musimy jakieś punkty Francuzom odebrać. No a ten remis z Olimpiakosem na wyjeździe daje nam przynajmniej asumpt do tego, żeby, żeby poważnie ubiegać się o to trzecie miejsce. No bo nie widzę tego Olimpiakosu w rywalizacji z Arsenalem. Więc tak ten układ powinien się tabeli ułożyć, że między Cagliari, Arsenalem i Monako rozegrają się tutaj losy awansu. No przed nami teraz troszkę oddechu w Lidze, więc sobie z Bolonią, z Beneventą zagramy pewnie tym węższym wariantem. Wrócimy na pierwszy pojedynek z Monako w takim razie. No ale co z Parmą? No przecież nie, ta Parma też gdzieś tu na dole. No to może z tym beneventu w takim razie zagramy, zobaczymy jeszcze co przyniesie ta następna kolejka, a za dzisiaj bardzo, bardzo dziękuję, znowu prawie godzinka razem, cześć.